Cześć, z tej strony Artur Madzia, no i oczywiście Shira i Igo, czyli Wściubinosy. Dawno temu postanowiliśmy razem wsiąść do busa i odkrywać psiolubne miejsca. Dziś zabierzemy cię do Słowenii w nasze top atrakcji tego kraju. Słowenia to państwo położone w Europie Środkowej nad Morzem Adriatyckim ze stolicą w Lublanie. Jest najbardziej rozwiniętym państwem byłej Jugosławii i jednocześnie jednym z najbardziej zamożnych i rozwiniętych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Słowenia to w większości kraj wyżynny i górski. 90% jej powierzchni leży ponad 300 metrów nad poziomem morza, z czego prawie połowę kraju zajmują lasy, sprawiając, że Słowenia to jedno z najbardziej zielonych państw na świecie. Sama Słowenia natomiast nie jest szczególnie duża. Wielkością można ją przyrównać do województwa podlaskiego. Słowenia to także bardzo psiolubny kraj, gdzie zwierzęta są mile widziane. Często na trasie przy wielu atrakcjach mogliśmy znaleźć miejsca z wodą pitną. Fajne tutaj na tej trasie jest to, że nie trzeba brać wody dla psów. No bo co jakiś czas znajdują się tutaj takie kraniki z wodą pitną, którą można pić, więc tak w zasadzie ja pomyślałem w pierwszej kolejności o psach, ale też dla siebie nie trzeba nieść ze sobą butel z wodą, no szczególnie jak my gdzieś idziemy w góry z naszymi dwoma psami, no to, że tak powiem, więcej wody bierzemy dla psów niż dla nas. A tutaj, proszę bardzo, kranik z wodą. Do praktycznie wszystkich miejsc, atrakcji czy też na teren Parku Narodowego można wejść z psem. Żaden z kempingów, który udało nam się odwiedzić, nie miał problemu, abyśmy skorzystali z oferty razem z Shirą i Igo. Bez problemu można znaleźć kosze z przygotowanymi woreczkami na psie odchody, co w Polsce jest raczej rzadkością. Czas na listę naszych top 5 atrakcji Słowenii. Miejsce 5. Przełęcz w Sić. Sić to wysokogórska przełęcz znajdująca się na 1611 metrach nad poziomem morza. Położona jest w Słowenii w Alpach Julijskich i można do niej dotrzeć samochodem. Wjeżdżamy właśnie po drodze prawie 50 zakrętów na przełęcz Wrisic. Nie wiem do końca jak to się czyta, ale widoki po drodze są przecudowne. Aż ciężko się skupić na jeździe i na trasie. Tutaj tego pewnie nie widać, bo drzewa zasłaniają. Ale musicie mi uwierzyć na słowo. Idziemy tutaj zobaczyć na kawałek bez drzew. Droga przypominała nam rumuńską transfogarską, głównie ze względu na 50 ciasnych zakrętów i serpentyn, które trzeba pokonać. Jest jedną z najciekawszych i najbardziej spektakularnych dróg w całej Słowenii i stanowi nie lada wyzwanie dla kierowcy. Trasa ta łączy Kranjską Górę Strętą w Dolinie Soczy. Powstała w 1915 roku i miała ułatwić wojskom austriackim dotarcie do frontu w Dolinie Soczy. Do jej zbudowania zostali wykorzystani rosyjscy jeńcy wojenni, stąd też pochodzi jej nazwa – Ruska Cesta. Moi drodzy, wjechaliśmy na przełęcz Wrisic, czy jakkolwiek
to się wymawia. Jechaliśmy na te 1600 metrów nad poziomem morza po to, aby zobaczyć to. Pięknie, nie? I właśnie dzisiaj trafiło nam się takie okienko pogodowe z idealną pogodą, z idealnym niebem, z idealnym temperaturem, z brakiem deszczu. I właśnie w to okienko pogodowe wycelowaliśmy, aby znaleźć się dokładnie w tym miejscu i w tym czasie. Taki był plan, tak? Tak. Miejsce czwarte. Wodospad Kozjak wraz z doliną rzeki Socza. Socza to rzeka przepływająca pomiędzy Triglawskim Parkiem Narodowym a granicą z Włochami, tworząc baśniową dolinę. Jej intensywny szmaragdowy odcień i krystaliczna czystość wody przyciągają nie tylko turystów, ale i ekipy filmowe. Jesteśmy tutaj przy rzece Socza. To właśnie między innymi tutaj przebiega Narnijski Szlak, czyli taki szlak wytyczony miejscami, gdzie kręcono jedne ze scen do filmu Opowieści z Narni. Przez miliony lat Socza rzeźbiła teren, tworząc kręty korytarz, wielki wąwóz Soczy, który można podziwiać z wielu wiszących nad nim mostków. Wąwóz ten jest głęboki na 15 metrów i momentami szeroki na zaledwie metr. W połączeniu z całą gamą różnych odcieni zieleni i niebieskiego emanującą od Soczy tworzy niesamowity widok. Będąc w Dolinie Soczy, zobaczyliśmy jeszcze niesamowity wodospad Kozjak. Pogoda nam niestety nie dopisuje. Dlatego idziemy znowu w dolinę rzeki Soczy, na wodospad Kozjak. Widoczków i tak nie będzie, ale to jest taki wodospad w jakby takiej jamie. No nie wiem, zobaczymy na miejscu. I faktycznie, wodospad otoczony skałami, z których woda spada z 15 metrów do dużego basenu, wygląda jakby wpadał do wiadra, na dnie którego stoimy. Dotarliśmy do wodospadu Kozjak, który jest tam za nami. Trasa do wodospadu jest przyjemna i klimatyczna. Po przejściu przez Soczę idziemy korytarzem rzeki, przechodząc przez różnego rodzaju kładki i pomosty. W połowie drogi przechodzimy nad nieco mniejszym wodospadem Mali Kozjak. By w końcu dotrzeć do wiadra z dużym wodospadem. Miejsce trzecie. Bled i Ojstrica. Polodowcowe jezioro Bled, położone u podnóża Alp Julijskich, ze zniewalającą szmaragdową wodą, to bez wątpienia wizytówka Słowenii. Nie ma co się dziwić, panorama z pobliskiego szczytu zapiera dech w piersiach. Spacer na Ojstrice, bo o niej mowa, jest krótki, ale lekko wymagający. Na trasie są nawet Via Ferraty. Mamy normalnie Via Ferratę. Proszę bardzo. Tutaj taki metalowy schodek. Tutaj mamy... Tutaj mamy normalnie stalową linię, jak na ferracie, jak na ferratach. Także możemy się, myślę, śmiało pochwalić, że byliśmy z psami na pierwszej w naszym życiu, w naszej karierze, na pierwszej Via Ferracie. Ups! I to jeszcze nie byle gdzie, bo w Alpach Julijskich. Niesamowite, ile nowych rzeczy odkrywamy w Słowenii.
Wyspa na środku jeziora jest jedyną, jaką posiada Słowenia i dodaje niepowtarzalnego uroku temu miejscu. Na wysokiej skale nad jeziorem zbudowany jest natomiast zamek Bled. Bled jest niczym nasze morskie oko w Tatrach, jeżeli chodzi o jego potencjał turystyczny, co sprawia, że robi się już tutaj tłoczno, a sama okolica przypomina górski kurort. Tak jak u nas jest morskie oko, tak tutaj jest jezioro Bled. Jest podobnie oblegane przez turystów. No cóż, ale jest to taki, jak to mówią, must see Słowenii, więc i my zobaczymy. Będąc w okolicy Bledu, warto zobaczyć największe jezioro Słowenii, czyli Bohin. Bardziej tajemnicze i dzikie, gdzie alpejskie szczyty niemalże wyrastają wprost z tafli wody. Kierując się do jeziora, szczególnie po wspinaczce na Ojstricę, warto schłodzić się i odpocząć w wąwozie Mostnica, gdzie znaleźć można słonia. Znaleźliśmy słonia! O tutaj! Słoń znajduje się teraz centralnie za mną. A dlaczego słoń? No bo to jest taka skała, formacja skalna wyrobiona przez spływającą tym wąwozem wodę, która przypomina kamiennego słonia, który pije wodę wprost z rzeki za pomocą swojej kamiennej trąby. Idealne miejsce, żeby odpocząć nieco od tych tłumów gorąca i stromych podejść z Ojstici, z jeziora Bled. Od tego wąwozu, od skał w tym wąwozie i od wody, która płynie tym korytem wyrzeźbionym w skale, bije taki przyjemny chłód. Czuć to, jak się gdzieś tutaj przez chwilę szlak na przykład skręci w las. Wtedy czuć takie uderzenie gorąca z tego lasu. A tutaj od tego wąwozu bije taki chłodek, taka bryza, co pozwala się nieco schłodzić i orzeźwić w gorący dzień. Powodem, dla którego warto kierować się na jezioro Bohin przez wąwóz, jest wąska malownicza droga, która do niego prowadzi. Sama droga dojazdowa tutaj jest niesamowita. Ja czułem się, jakbyśmy wjechali do krainy rodem z Władców Pierścieni. To są Władcy Pierścieni normalnie. Tu ta skała, to zielone, tutaj te takie domki i te... Miejsce drugie. Wąwóz Tolmin. Wąwóz Tolmin, czyli tolmińska koryta, jest najniżej położonym punktem Triglawskiego Parku Narodowego. To właśnie tutaj łączą się ze sobą dwie rzeki, Tolminka i Zadlaścicza, tworząc niesamowity wodny spektakl pośród zielonej i jednocześnie skalistej publiczności. Naszym zdaniem to właśnie miejsce połączenia się obu rzek jest najbardziej zjawiskową częścią wąwozu. Dotarliśmy właśnie do wąwozu Tolmin. Piękne miejsce, przepiękne. Niemniej trasa zwiedzania obejmuje jeszcze kilka atrakcji, takich jak Diabelski Most, zawieszony 60 metrów nad rzeką,
którego można podziwiać wąwóz i zderzenie się dwóch górskich rzek. Geotermalne źródło wypływające ze skalnej groty w jednej ze ścian wąwozu. Woda o temperaturze około 20 stopni wypływająca ze źródła wpada w tym miejscu do lodowatej górskiej tolminki. I ten kolor. Głowa niedźwiedzia, duży głaz, który zablokował się pomiędzy ścianami wąwozu i zawisł tuż nad rzeką. Chociaż nam bardziej przypominał serce niż niedźwiedzia. Miejsce pierwsze. Piran. Piran to malutkie miasteczko otoczone z trzech stron Adriatykiem, jest istną perełką słoweńskiego wybrzeża. No dobrze, ale jak do tego doszło, że wylądowaliśmy w mieście? Nad wybrzeże jechaliśmy nieco rozczarowani Doliną Logarską. Na dodatek pogoda też pozostawiała wiele do życzenia. Pochmurna i deszczowa aura skłoniła nas do ewakuacji ze słoweńskich gór nad Adriatyk. Początkowo mieliśmy tylko zobaczyć i pospacerować brzegiem morza, lecz bliskość kempingu do Piranu skłoniła nas do obrania tego miasteczka jako cel spaceru. Nie dawaliśmy mu dużych szans, w końcu wściubinosy nie są miastowe. Stronimy od tłumów i zabudowań, a to co lubimy najbardziej to przyroda i bliskość natury. Jakież było nasze zdumienie i oczarowanie, gdy momentalnie znaleźliśmy się w romantycznym włoskim miasteczku pełnym weneckich uliczek i zaułków. Tego nam było trzeba. Zachód słońca w przyjemnym zgubieniu się między uliczkami Piranu. Chodząc po tych uliczkach, po całym Piranie, ma się wrażenie, jakby się chodziło po Wenecji i jest to całkiem słuszne wrażenie, ponieważ Piran przez 5 wieków należał do Imperium Weneckiego, więc wenecka, włoska architektura tutaj przemawia wszędzie i naprawdę ma się wrażenie, dosłownie, że chodząc tutaj chodzimy po jakimś małym włoskim miasteczku. Thank you.
Wisienką na torcie był powrót w półmroku brzegiem wzburzonego Adriatyku, w którym pomiędzy falami skakały delfiny. Być może idealnie zgrały się tu nastroje, czas i aura, bo zakochaliśmy się w piranie. Szok i niedowierzanie, wściubi nosy? W piranie? Bonus. Kempingi jako atrakcja sama w sobie. Teraz trochę o vanlife'ie i życiu w kamperze. Do tej pory jeżdżąc naszym busem praktycznie zawsze zatrzymywaliśmy się gdzieś w naturze, na dziko, za darmo. Jednak spanie na dziko w Słowenii jest nielegalne i surowo karane, dlatego zdecydowaliśmy się na kempingi i nie żałujemy. Postawiliśmy sobie zasadę, aby każdy kemping stanowił atrakcję sam w sobie. Wtedy ich cena w połączeniu z udogodnieniami, takimi jak ciepły prysznic czy normalna toaleta, wyglądała już mniej strasznie, a dodatkowo spaliśmy legalnie, mając spokojne głowy. I daliśmy nieco zarobić lokalnym przedsiębiorcom. Jakie kempingi wybieraliśmy? Przede wszystkim takie, których parcele były maksymalnie naturalne i przypominały nam warunki, w jakich zwykle śpimy na łonie natury. Dodatkowo, na przykład w okolicy jeziora Bled, wybraliśmy kemping Kamne z widokiem na najwyższy szczyt Słowenii, czyli Triglav. Dzięki temu nie tylko śniadanie, ale i wieczór, noc czy poranek spędziliśmy z pięknym widokiem, który mieliśmy wprost z okien naszego busa. W planicy natomiast można legalnie spać pod samymi skoczniami. Na wybrzeżu wybraliśmy kemping, na którym z naszej parceli mieliśmy raptem 20 metrów do Adriatyku, a od Piranu dzielił nas 10-minutowy spacer. Przy wąwozie Tolmin spaliśmy na kempingu, którego parcele przypominały balkony na zboczu góry. Na naszej byliśmy sami. Dodatkowo schodząc z niej od razu lądowaliśmy nad rzeką Tolminka, przypominającą nieco Soczę, gdzie mogliśmy nieco pomoczyć się z naszymi psami. Najlepszy kemping trafił nam się na sam koniec. Agroturystyka w przepięknej Dolinie Jezersko. Sielskie gospodarstwo w malowniczej dolinie, gdzie znów z okien busa mieliśmy niesamowity widok na otaczające dolinę góry. Bo zobaczcie, tam jest trafik. A tutaj schodzimy po takiej kładce drewnianej i mamy niczym niezakłócony widok na góry. I po przejściu na drugą stronę ukazuje nam się taki piękny widok na Dolinę Jezersko. Pięknie, i z tym widokiem spaliśmy. Shira. Jakby tego było mało, po terenie kempingu swobodnie spacerowały zwierzęta gospodarskie, takie jak kury, kaczki czy krowy. Klimat tego miejsca uzupełniały także toalety i prysznice rodem z Wiedźmina.
Nie było łatwo wybrać tylko 5 miejsc ze wszystkich, jakie udało nam się odwiedzić. Mimo że nasz wyjazd był dość intensywny, to nie odkryliśmy wszystkich uroków tego pięknego kraju i już myślimy nad powrotem. Dajcie znać w komentarzach, z kim spotkamy się w Słowenii. Jeżeli jeszcze mnie słyszysz, to napisz w komentarzu: szok i niedowierzanie, wściubinosy w Piranie. Piękny dzień, piękna pogoda, idealny dzień, żeby zacząć zmiany w swoim życiu. Pełna energia, skądś to trzeba wziąć? 10 razy w tygodniu, fitness, sport,